moi kochani, dzisiaj ostatni dogmat. Kto z was pamięta, który z tych dogmatów maryjnych, mamy ich cztery, jest najmłodszy? Przypomnę, ma 69 lat. Który dogmat? W niebo wstąpienie. Moi drodzy, w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny to dogmat, który w niebo wzięcie to dogmat, który jest dogmatem najmłodszym. Bo został ogłoszony przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 roku. 69 lat. 1 listopada w uroczystość wszystkich świętych. Piękna uroczystość. I wtedy papież wydał konstytucję apostolską Najszczodrobliwszy Bóg. I w tej konstytucji ogłosił ten dogmat w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. I w tym dogmacie najistotniejszą część stanowią takie słowa. Posłuchajcie. Na chwałę wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył dziewicę Maryję ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla Wieków oraz zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały Jego błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że niepokalana Boga Rodzica, zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego, z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Te słowa oznaczają, że Matka Jezusa bezpośrednio po zakończeniu swojego ziemskiego życia dostąpiła tej radości oglądania Trójjedynego Boga. Zbliżyła się do Trójcy Świętej najbardziej ze wszystkich ludzi. I omawiany dogmat tak naprawdę nie mówi nam nic na temat śmierci Maryi. Nie mamy w tych słowach. I pozostawia ten problem teologom do rozważań. Ale zresztą mamy tylko i wyłącznie dwie możliwości. Bo jeżeli Maryja zmarła, to chwała w niebo wzięcia musiała być poprzedzona jej zmartwychwstaniem. I to musiało być w krótkich odstępach czasowych. A druga możliwość jest ta, że Maryja nie umarła. I w niebo wzięcie zostało dokonane w momencie zakończenia jej doczesnego życia. I wówczas nie możemy mówić, że to życie zakończyło się śmiercią, ale mówimy właśnie o zaśnięciu. I ostatecznie, nawet w przypadku śmierci, ciało Maryi nie mogłoby ulec rozkładowi. I to już wyróżnia tę śmierć od zgonu wszystkich innych ludzi. Dlatego tę śmierć my nazywamy w Kościele zaśnięciem. Kojarzymy odpusty i procesję, chociażby w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie mamy zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny, gdzie procesyjnie jest niesiona figura Matki Bożej, która zasnęła. Pismo Święte, zobaczcie, jesteśmy przy tym najmłodszym dogmacie i do tej pory mówiliśmy sobie, że pozostałe z nich czerpały z Pisma Świętego, nie tylko z tradycji, ale przede wszystkim z Pisma Świętego. Natomiast Pismo Święte nie wspomina nam o wniebowzięciu Maryi. I fakty, które są opisane przez ewangelistów, wydarzyły się jeszcze za jej ziemskiego życia. I według tradycji Matka Jezusa żyła jeszcze około 15 czy 20 lat po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I niektórzy przyjmują, że odeszła około 52 roku w czasie pobytu wszystkich apostołów w Jerozolimie. I święty Grzegorz Stur, który żył w VI wieku, napisał piękny apokryf. Apokryf to jest księga, która nie została zaliczona do kanonu Pisma Świętego,
ale w jej świetle możemy lepiej zrozumieć księgi natchnione Pisma Świętego. Tych apokryfów, jeżeli chodzi o Matkę Bożą i dogmat wniebowzięcia, jest ponad 20. Ale istnieje pewne niebezpieczeństwo w prawidłowym odczytywaniu tych apokryfów. Dlatego też ja dzisiaj tak stwierdziłem, że podczas tego spotkania powiemy sobie oczywiście o tym dogmacie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale chciałbym wam pokazać, jak to wniebowzięcie było przedstawione przez różnych ludzi w apokryfach. No i zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Ale piękny apoftegmat wspomnianego Grzegorza Stur, w którym autor relacjonuje śmierć Maryi. Posłuchajcie. Gdy wypełniwszy bieg życia ziemskiego, Najświętsza Maryja Panna miała zejść z tego świata, zebrali się w jej domu wszyscy apostołowie ze wszystkich krańców świata. Dowiedziawszy się o jej niedalekim zejściu, czuwali razem z nią. A oto Pan Jezus przyszedł z aniołami swymi i biorąc duszę jej, dał ją Michałowi Archaniołowi i odszedł. Natychmiast, lecz już po nadejściu brzasku dnia, apostołowie wzięli ciało z łoża i umieścili je w grobie. Strzegli go, czekając na przyjście Pana. I znowu przy nich stanął Pan i rozkazał święte ciało na obłoku przenieść do raju, gdzie połączywszy się z duszą, teraz wraz z wybranymi zażywa radości dóbr wiecznych bez końca. No widzimy, że to jest tylko pewne dopełnienie tego, czego my nie widzimy w Piśmie Świętym, nie czytamy tego. Ale skoro Kościół ogłosił to jako dogmat, powtarzam po raz kolejny, my w to mamy wierzyć. I tutaj nauka, przypuszczam, że nauka nawet nie badała nigdy historii tego dogmatu. Nie spotkałem się nigdy. Mimo, że ten dogmat no, był ogłoszony już ponad 60 lat, prawie 70 lat. W przyszłym roku będziemy mieli 70 lat. Ale popatrzcie, dogmat ogłoszony w XX wieku, ale święto ku czci Maryi wziętej do nieba obchodzone było już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I co ciekawe, było obchodzone pod nazwą zaśnięcia Maryi. A od VI wieku uroczystość w Konstantynopolu przeniesiono na, jak myślicie, jaki dzień? Łatwe. 15 sierpnia w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny dzisiaj. I obchodzono ten dzień od 6 roku w Europie. Konstantynopol, mamy wschód. A teraz mamy tutaj Europę i Kościół Rzymski. To ustalenie, uchwalenie dogmatu postępowało bardzo wolno. Mogło dojść, nie wiem, czy wszyscy o tym słyszeli, dojść do jego ogłoszenia w czasie trwania Soboru Watykańskiego I. Ale jego obrady zostały po prostu przerwane z powodu wybuchu wojny prusko-francuskiej w 1870 roku. I dogmat o wniebowzięciu ogłoszony w sposób uroczysty z katedra nie jest nowum, ale my to już doskonale wiemy, śledząc poprzednie dogmaty. Zaśnięcie dziewicy i wniebowzięcie należą zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie do tych starożytnych świąt maryjnych. I ta nauka była jednomyślna, jeżeli chodzi o ten dogmat. Czyli tutaj nie było żadnych wątpliwości, ale to też pokazuje, że my jako chrześcijanie powinniśmy dążyć do szukania tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Bo jeżeli będziemy szukać tego, co nas dzieli, to nie wypełnimy tego polecenia Jezusa Chrystusa,
abyśmy wszyscy byli jedno. I to orzeczenie Piusa XII jest tylko oficjalnym potwierdzeniem drogi Kościoła. Ale jednocześnie takim zdecydowanym wskazaniem na kierunek, w którym my mamy podążać. Mamy podążać do nieba. Papież na początku Konstytucji Apostolskiej stwierdza tak. Ojcowie Kościoła i wielcy doktorowie w homiliach, kazaniach głoszonych ludowi z okazji święta mówili o wniebowzięciu Boga Rodzicy jako o prawdzie znanej i przyjmowanej przez wiernych chrześcijan. Objaśniali ją obszernie oraz przy pomocy głębokich racji teologicznych podawali istotę i znaczenie tej prawdy. I moi drodzy, wezwanie wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z częściej spotykanych tytułów kościołów rzymskokatolickich chociażby. Między innymi Metropolia Gnieźnieńska, która została utworzona w 1000 roku, wezwanie wybrała właśnie to. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I obowiązkowo otrzymywały go jako pierwszy tytuł wszystkie kościoły cysterskie. I tak też jest w Jędrzejowie. Nasz kościół to pierwsze wezwanie nosi wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd w głównym ołtarzu mamy scenę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A kościół nasz został konsekrowany w 1210 roku. Czyli zobaczcie, kilka wieków wcześniej niż ten dogmat ogłoszono. I papież Pius XII skorzystał z dogmatu o nieomylności papieża, żeby uczynić dogmatem coś, co tak naprawdę wśród ludzi wierzących było przedmiotem powszechnej wiary. Bo wszyscy w to wierzyli, nikt nad tym się nie zastanawiał i nikt nie dyskutował. Kościół jednak nigdy nie rozstrzygnął jednej rzeczy, o której już wspominałem na początku. Czy Maryja umarła i została wzięta do nieba z ciałem i duszą? Czy przeszła do tej chwały Bożej, czy przeszła do nieba, nie umierając, lecz zasypiając? I niektórzy próbowali odpowiadać na te pytania i opisywać szczegółowo, jak odbyło się wniebowzięcie Maryi. No ale jak oni to robili? Próbowali opisywać, jak to mogło wyglądać. Użyję teraz takiego może niezbyt dobrego sformułowania, pod względem technicznym. Jak to mogło wszystko wyglądać? No i ta wyobraźnia ludzka była naprawdę genialna. Tak jak jest i dzisiaj genialna, prawda? I ta wspomniana literatura apokryficzna, która zajęła się także tematem wniebowzięcia Maryi, ubarwiała to wydarzenie szeregiem legend i szeregiem cudów. Jan z Damaszku pisze takie dzieło, Tajemnicze zniknięcie ciała. Pismo Święte, moi drodzy, po raz ostatni wspomina o Matce Jezusa, kiedy? W Wieczerniku, kiedy trwała w modlitwie razem z apostołami. Pod krzyżem było wcześniej, bo Jezus najpierw musiał umrzeć, żeby zmartwychwstać i dopiero wtedy apostołowie, wystraszeni, gromadzili się w Wieczerniku wraz z Maryją. Wraz z Maryją. A na temat, zobaczcie, dalszych dni życia Maryi nie ma już nic. W Biblii nie mamy już ani jednego słowa. Stąd też o tej śmierci nic nie wiemy, prawda? I w 450 roku, gdy cesarzowa Pulcheria postanowiła wspomóc budowę kościoła ku czci Matki Bożej w Konstantynopolu, poprosiła biskupa Jerozolimy o jakieś relikwie Matki Bożej. No, kto dzisiaj słyszał o jakichkolwiek relikwiach, nie? I dowiedziała się wtedy, że żadne przedmioty, szaty nie zostały zachowane.
a jej ciało zostało wzięte do nieba. Jak to wiemy ze starożytnego i bardzo pewnego podania, pisał biskup jerozolimski wtedy do niej. Jan Damasceński, który umarł w VIII wieku, w 749 roku, opisuje w swych apokryfach, że apostołowie przybyli do grobu Maryi trzeciego dnia po jej śmierci, ale nie znaleźli w nim ciała. Jedynie mogli pomyśleć, że ten, który zachował jej nienaruszone dziewictwo, nawet po swoim narodzeniu, uchronił jej ciało od skażenia i przeniósł je do nieba. Wiara w to wniebowzięcie dla apostołów miała być konsekwencją tego tajemniczego zniknięcia ciała. I tak jak wspominałem, ta idea wniebowzięcia stała się tematem, możemy powiedzieć dzisiaj, cyklu 20 apokryfów, znanych pod jednym ogólnym tytułem Transitus Mariae. Transitus, czyli przejście. A przejście ma nam, wierzącym, oznaczać paschę, przemianę życia obecnego w pełnię życia z Bogiem. I te teksty apokryficzne, zachowane w różnych językach, bo i mamy syryjski, mamy koptyjski, mamy etiopski, mamy grecki, mamy ormiański, pochodzą z okresów między IV a VI wieku. I mimo że różnią się od siebie treścią, czasami sobie przeczą, ale zachowują pewien ogólny schemat. Maria w cudowny sposób, uprzedzona o swojej śmierci, umiera w Jerozolimie i zostaje złożona do grobu. Jakiś czas później lub bezpośrednio po złożeniu do grobu jej ciało zostaje wzięte do nieba. To też gdy po przybyciu spóźnionego apostoła, czyli Tomasza, apostołowie otwierają grób, znajdują w nim jedynie świeże kwiaty. I stąd w Polsce mówi się, że 15 sierpnia to święto Matki Boskiej Zielnej. Ale mamy apokryfy, ale mamy jeszcze objawienia. Mamy chociażby objawienia Katarzyny Emerich. I moi drodzy, wbrew późniejszej tradycji, której właśnie propagatorką była zakonnica, święta Katarzyna Emerich, jakoby święty Jan Apostoł zabrał Maryję ze sobą do Efezu, gdzie miała doczekać się kresu swojego ziemskiego życia, wszystko wskazuje na to, że Maryja to życie swoje, tutaj ziemskie, zakończyła, i nie mówimy, czy poprzez zaśnięcie, czy poprzez śmierć, ale zakończyła w Jerozolimie. Zwolennikom wizji świętej Katarzyny trudno to zaakceptować. Bo Katarzyna Emerich po swoich objawieniach opisała dokładnie mały domek w górach, 7 kilometrów za Efezem, który był wzniesiony dla Maryi właśnie przez umiłowanego ucznia Jezusa, przez Jana. I co ciekawe, w 1891 roku dwaj profesorowie Kolegium Najświętszego Serca Jezusowego odnajdują ruiny tego domku, które są w 100% zgodne z tym opisem, który podała niemiecka mistyczka. Co prawda, siostra Katarzyna twierdzi, że to z Efezu Maryja została wzięta do nieba, ale niektórzy, próbując ocalić tę wiarygodność efeskiego domku, sugerując, że Maryja rzeczywiście była w Efezie, ale później powróciła do Jerozolimy, by ta śmierć mogła dokonać się w miejscu o wymiarze symbolicznym. I moi drodzy, apokryfy wskazują, że dodatkowym argumentem dla zabrania ciała Maryi do nieba były próby sprofanowania zwłok Maryi, podejmowanych rzekomo przez kapłanów żydowskich. No i właśnie, zobaczcie, powiedziałem dużo różnych rzeczy. Część możemy potraktować jako legendy,
Więc co jest prawdą wiary? Apokryf o nazwie Opowieść Jana Teologa o uśnięciu świętej Boga Rodzicy podaje rozwiązanie pośrednie. I możemy w nim przeczytać taki opis, że to sam Jezus zstępuje z nieba w asyście cherubinów i objaśnia Maryi, co stanie się z jej ciałem, co stanie się z jej duszą. Że Jezus mówi do niej: oto od teraz zostanie twoje drogocenne ciało przeniesione do raju, a święta twoja dusza do niebios, do skarbów Ojca mojego, do nadprzyrodzonej światłości. Wtedy to oblicze Matki Bożej miało zabłysnąć bardziej niż słońce. Jezus wyciągnął ręce i przyjął duszę Maryi, a w chwili wyjścia jej przeczystej duszy napełniło to owe miejsce niebywałym zapachem kwiatów i niewypowiedzianym światłem. I tutaj mamy oczywiście tych apokryfów bardzo, bardzo dużo i ta historia o wyjmowaniu duszy Maryi, wkładaniu jej z powrotem, czy też o rozdzielaniu miejsca pobytu duszy i ciała, no, dla nas dzisiaj wydają się takimi pomysłami nazbyt fantastycznymi. Za bardziej wiarygodne uznano, że Maryja zmartwychwstała i została wzięta do nieba z duszą i ciałem, bezpośrednio po śmierci, a nie 3 dni po niej. I tak wniebowzięcie przedstawia chociażby Melton Sartre. On napisał apokryf pod tytułem Transitus Melitona Sartre. Taka też koncepcja utrwaliła się w powszechnej świadomości wiernych. Co też mamy my dzisiaj, że Maryja została wzięta z duszą i ciałem. I moi drodzy, co jest ciekawe, że gdybyśmy przeczytali te wszystkie apokryfy, które są, zajęłoby nam to pewnie sporo czasu, ale dopiero wtedy namnożyłoby się różnych wątpliwości. Skoro, jak wspominałem, jeden apokryf przeczy czasem drugiemu, nie? No jak do tego ustosunkować się? Jak my, chrześcijanie w XXI wieku, mamy odnieść się do tych, nie chcę powiedzieć dziwacznych, ale specyficznych opowiadań o wniebowzięciu Maryi? No my musimy uznać je jako rzecz, która wyraża ludową wiarę. Ludzie wierzyli, dlatego też te dzieła powstawały. I tutaj to nam pokazuje, że ta wiara była również dostrzegana przez papieży, bo papież Galezy w 495 roku wzywał do wstrzemięźliwości w czytaniu apokryfów o wniebowzięciu i postulował zdrowy rozsądek. I być może wszystko, jak pisał, tam jest legendą, okruchy historii też mogą się znajdować, ale tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Ale te apokryfy dają nam natomiast ciekawy wygląd, czy pogląd na to, jak chrześcijanie kiedyś wyobrażali sobie wniebowzięcie Maryi. To są apokryfy, do których no, trzeba też podchodzić nie jak do ksiąg Pisma Świętego, ale do tego, że pokazują, że ta wiara była akurat konkretnie w ten dogmat tutaj, wniebowzięcia. Ale co ciekawe, z racji tego, że no, trochę czasu spędziłem w Rosji i tam święto wniebowzięcia, nasze wniebowzięcia, nosi inną nazwę. Święto zaśnięcia Przenajświętszej Pani naszej Boga Rodzicy. I obchodzone jest, tak jak i u nas, 15 sierpnia. No ale jest różnica.
Różnica w kalendarzu. Mamy 13 dni różnicy. Czyli będziemy mieli 28 sierpnia. Bo mamy kalendarz juliański, w którym posługują się prawosławni, kościoły wschodnie, i gregoriański, czyli kalendarz nasz. I co ciekawe, to święto, czy uroczystość w tym obrządku wschodnim bizantyjskim jest ostatnim świętem roku liturgicznego i należy do tak zwanych 12 wielkich świąt. Wschód uznaje, że według tradycji to święto zostało ustanowione w VI wieku. I wiadomo, że było obchodzone już w V, ale jako Dzień Bożej Matki Maryi. Czyli to też na wschodzie przechodziło jakiś tam proces rozwojowy, żeby ta nazwa zaśnięcia Przenajświętszej Pani naszej Boga Rodzicy mogła zaistnieć. I samo wydarzenie, o którym to wydarzenie traktuję, no jest potwierdzane. I tutaj już nie mamy żadnych wątpliwości. Kościoły wschodnie. Istnieje tradycja w kościołach wschodnich. To też jest ciekawe i ja myślę, że my jako chrześcijanie też powinniśmy o tym wiedzieć. I ta tradycja na wschodzie mówi, że na 3 dni przed śmiercią Matka Boża zobaczyła na nowo Archanioła Gabriela. Tego samego, którego spotkała w momencie zwiastowania. Ale spotkała go w pobliżu Góry Oliwnej. I wtedy Gabriel oznajmił jej, że nadchodzi jej czas odejścia z tego świata. Jej ostatnią wolą przed śmiercią było to, żeby była pochowana w pobliżu grobu swoich rodziców, Joachima i Anny, oraz swojego męża, świętego Józefa. I gdy Maryja umarła, przybył Chrystus w chwale wraz z aniołami, żeby zabrać duszę Matki Bożej. I na tym pogrzebie, jak na wschodzie jest mówione, stawili się wszyscy apostołowie oprócz Tomasza. Tutaj też będziemy mieli wtedy odniesienie do tego, że nie było go w momencie, gdy w wieczerniku Jezus ukazał się swoim uczniom. Tradycja wschodnia wspomina również o kapłanie żydowskim Antoniuszu, który usiłował znieważyć Matkę Bożą. Ale gdy dotknął się trumny, obie jego ręce zostały odcięte od ciała. Ale gdy, posłuchajcie dalej, uczynił pokutę, bo zobaczył, że zrobił źle, nastąpił cud i za sprawą Matki Bożej odzyskał ręce. Ciało Matki Bożej miało być złożone do grobu, a wejście zatoczone kamieniem. I po 3 dniach do grobu przychodzi ten nieobecny, święty Tomasz, który chciał zobaczyć ciało Maryi. Ale gdy odsunął kamień, ciała nie odnalazł w grobie i dopiero zrozumiał, że Matka Boża zmartwychwstała, tak jak wcześniej zmartwychwstał jej Syn Jezus Chrystus. I wieczorem tego samego dnia apostołowie ujrzeli Matkę Bożą w chwale w otoczeniu aniołów. To jest tradycja wschodnia. Ciekawe podejście. Ciekawe też dlatego, że święto na wschodzie zaśnięcia czy w niebo wzięcia dla nas jest nazywane jeszcze inaczej. Małą Paschą. Bo ta Wielka Pascha odnosi się tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Dlatego tak jak święto zmartwychwstania poprzedza Wielki Post, tak Małą Paschę, czyli to zaśnięcie,
na wschodzie poprzedza dwutygodniowy post. Uspieński. W języku starocerkiewno-słowiańskim to święto nazywa się Uspienie Preświatej Bacharodzicy. I podczas tego postu przypada inne wielkie święto, Przemienienie Pańskie. 6 sierpnia. I co ciekawe, gdyby takie wydarzenie było, zniesiony jest post. Na wschodzie mimo to post nie jest znoszony. I tak naprawdę popatrzcie, moi drodzy, odchodząc od tego, czy jest to wschód, czy jest to zachód, tak naprawdę dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ma pokazywać, jaką drogą powinien kroczyć człowiek. I to święto, ta uroczystość 15 sierpnia powinna dawać nam nadzieję, że każdy z nas jest powołany do tego, żeby zmartwychwstać do życia wiecznego. Jeżeli my porównamy sformułowanie to dogmatyczne Piusa XII z 1915 roku i weźmiemy wschodnią tradycję dotyczącą tego święta, to zauważymy, że one się nie kłócą ze sobą. Nie ma tam sprzeczności, tak jak mamy sprzeczność w apokryfach. Przeciwnie. I wschód, i zachód kontemplują tę samą tajemnicę, ale mówią o niej innymi słowami, w różny sposób. Papież Pius XII pisze, że Maryja, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej. Natomiast wschód podkreśla, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. O Bogu, który stał się człowiekiem, mówi tajemnica wcielenia. Natomiast o człowieku, który stał się Bogiem, mówi nam właśnie święto zaśnięcia Matki Bożej. I nie chodzi o to, żeby człowiek stał się Bogiem w sensie dosłownym, bo tutaj byśmy popadli w herezję. Nie o to chodzi, ale o to, żebyśmy my uczestniczyli w tej naturze Boga. Żebyśmy byli podobni do Niego. Do tego Boga, który stał się człowiekiem, do Jezusa Chrystusa, który nigdy nie przestał być Bogiem. Moi kochani, myślę, że podczas tych spotkań no my także dla siebie podnieśliśmy poprzeczkę. Niełatwo jest siedzieć i słuchać rzeczy no trudnych. To są rzeczy trudne. Ale myślę, że one są potrzebne, bo przez to my tak naprawdę no, poznajemy, jaka jest nasza wiara. No, popatrzcie, my na samym początku mieliśmy gdzieś tam trudności, żeby nazwać te tytuły, które określają Maryję, ale są jednocześnie dogmatami Kościoła. Czyli tym, co Kościół podaje do wierzenia, jako objawione. I z tym się...